Dobry wieczór Państwu, Konrad Chmioła. Zaczynamy program Republika Wieczór, a za chwilę. Drugi dzień ataków na Zbigniewa Ziobrę i druga jego nieruchomość, do której wtargnęli funkcjonariusze służb Donalda Tuska. Tym razem ABW weszło do warszawskiego mieszkania lidera Solidarnej Polski. On sam uważa, że są to działania realizowane nie w imię prawa, a na zlecenie polityczne. Kolejnym przykładem standardów koalicji 13 grudnia jest wejście do sejmowych pomieszczeń posła Michała Wosia z suwerennej Polski. Zgodę wydał marszałek Szymon Hołownia. Pomieszczenia zostały przeszukane w ten sam dzień, w którym polityk stanął przed komisją do spraw Pegasusa. Polacy muszą przygotować się na coraz wyższe ceny żywności. Podwyżki pojawią się zapewne już 1 kwietnia. Od kiedy to wejdzie w życie wyższa stawka podatku VAT? Wprowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość zerową stawkę zastąpi 5-procentowa nowej koalicji rządzącej. Nie milkną echa kontrowersyjnego przeszukania w domach polityków suwerennej Polski. Zbigniewa Ziobry, Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie neoprokuratury Adama Bodnara złamali przy tym wiele przepisów prawa, jak choćby ten, który mówi o tym, że przeszukanie powinno odbywać się w obecności właściciela posesji lub wskazanego przez niego świadka. W domu byłego ministra sprawiedliwości nie było nikogo, więc funkcjonariusze wyłamali drzwi i weszli. Ale to tylko wycinek ich działań. Warto dodać, że minister Ziobro przechodzi chemioterapię. Jest człowiekiem ciężko chorym. Paweł Błoch. Artykuł 224 Kodeksu Postępowania Karnego stanowi jasno, że osobę, u której ma dojść do przeszukania, należy przed rozpoczęciem czynności o tym fakcie poinformować. Obecny powinien być również świadek wybrany przez przeszukiwanego. Te przepisy zostały złamane. Nikt nie poinformował byłego ministra Zbigniewa Ziobry o planowanym przeszukaniu. Mam taki sam, jaki miałem, gdy byłem prokuratorem generalnym. I ten telefon jest w sekretariacie pana Bodnara i widzę sekretariatu prokuratury. I mimo to nie wykręcono do mnie numeru, który pozwoliłby wejść tym ludziom do domu w sposób cywilizowany, przez drzwi, bez ich wyłamywania jak złodzieje. Do tego faktu z rozbrajającą szczerością przyznał się neorzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Nie kontaktowano się, jeszcze raz powiem, bo o to pan pytał w pierwszym pytaniu. Dlatego wiedziano, że to nie ma sensu, ponieważ przybyła za granicą. Prokuratura Krajowa nielegalnie przyjęta przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara nie widzi niczego złego w swoim zachowaniu, choć neoprokurator Przemysław Nowak przyznał, że przez pierwsze godziny na miejscu przeszukania nikogo nie było, co jest jawnym złamaniem prawa. Uczestniczył w tej czynności w domu ministra i jego pełnomocnik. Nie od samych, od 6, ale od godziny mniej więcej 9, taką mam przynajmniej informację, więc tutaj ta osoba, no, profesjonalny pełnomocnik ministra była obecna. Przez pierwsze godziny, podczas których nie było jeszcze pełnomocnika byłego ministra sprawiedliwości, agenci ABW zdewastowali drzwi, uszkodzili tynk posiadłości, zakryli monitoring domu, aby nie było żadnych dowodów z ich przeszukania oraz zabrali sprzęt elektroniczny dzieci lidera suwerennej Polski. Wchodzenie do teściów, gdzie są małe dzieci pana ministra, wywalanie drzwi bez wezwania. Ja przypomnę, że w przypadku pana Gawłowskiego, gdzie mieliśmy sprawę korupcyjną rozpoczętą za czasów rządów Donalda Tuska, był telefon do pana senatora Gawłowskiego. Była możliwość stawiennictwa, otwarcia drzwi, nie było żadnego problemu. Tu w przypadku pana ministra służby po prostu zdemolowały bramę. Zniszczyły, zdemolowały drzwi. Następnego dnia ABW weszło do mieszkania żony Zbigniewa Ziobry. Agenci za zgodą marszałka Sejmu Szymona Hołowni przeszukali również pokój w hotelu sejmowym Michała Wosia. Polityk suwerennej Polski uważa, że jest to brutalne pogwałcenie prawa. W związku z tym, że przyjechałem w godzinach nocnych, zastałem mój pokój zaplombowany, też nielegalnie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a Straż Marszałkowska odmówiła mi przekazania klucza, informując, że takie jest postanowienie prokuratorskie. I drodzy Państwo, to jest absolutna nieprawda, bo rano, kiedy się spotkaliśmy pod moimi drzwiami, prowadzący czynności przedstawili mi to postanowienie, w którym nie jest wskazany hotel sejmowy. Są wskazane inne nieruchomości, a nie ten hotel sejmowy. Ostatnie działania rządu 13 grudnia idealnie wpisują się w dotychczasową strategię notorycznego łamania prawa przez ekipę Donalda Tuska. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapewnia, że Donald Tusk poniesie za to odpowiedzialność. To jest oczywiste działanie, które odpowiada, jak to się mówi, dyspozycji artykułu 127 Kodeksu Karnego o zmianie ustroju siłą.
i premier Donald Tusk, zdaniem pana premiera, kwalifikuje się właśnie... No, w oczywisty sposób się, w moim przekonaniu, się kwalifikuje. Właśnie, a to jest bardzo ciężki artykuł, od 10 lat do dożywocia. Akcja BW rozpoczęła się we wtorek. O godzinie 6 rano bodnarowcy weszli do domów Zbigniewa Ziobry, Michała Wosia, Marcina Romanowskiego oraz Dariusza Mateckiego. Sprawa dotyczy rzekomego niewłaściwego przekazania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Nie brak opinii, że jest to akt zwykłej politycznej zemsty. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś stanął przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Zanim do tego doszło, w progu jego pokoju w hotelu sejmowym stanęły służby, które dokonały przeszukania pomieszczenia. To bandyckie i nielegalne działanie, ocenił polityk Suwerennej Polski. Jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchania okazało się, że służby koalicji 13 grudnia przeszukały pokój jednego ze świadków, Michała Wosia, w hotelu sejmowym. Służby na zlecenie pana Bodnara, na zlecenie pewnie pana Tuska, postanowiły naruszyć immunitet poselski i wejść do hotelu sejmowego, do pokoju sejmowego. To nie pomogło. Były wiceminister sprawiedliwości stawił się przed komisją śledczą, gdzie odpowiadał na pytania. Między innymi o okoliczności, w jakich kupione zostało oprogramowanie Pegasus. Absolutnie nic do zarzucenia, panie redaktorze. Wszystko było zgodnie z prawem. W czasie, kiedy ja podejmowałem decyzję i nadzorowałem Fundusz Sprawiedliwości, każda decyzja była zgodnie z prawem i na pewno także później, po tym czasie, kiedy fundusz nadzorował inną. Wczoraj służby specjalne koalicji 13 grudnia przeszukały kilkadziesiąt miejsc w całej Polsce, w tym domy Michała Wosia czy Zbigniewa Ziobry. Śledztwo dotyczy innych wydatków Funduszu Sprawiedliwości. No bo to przecież jest chyba jeden z największych priorytetów rządu Donalda Tuska, aby za wszelką cenę doprowadzić do wręcz wsadzenia za kraty tych, którzy wcześniej rządzili. W samej komisji rośnie jednak rozgoryczenie. Jak ustalili dziennikarze, jej członkowie nie zdobyli żadnej wiedzy, poza tą dostępną już opinii publicznej. Od Siemoniaka nie ma nic. Od Bodnara wyszły rzeczy z prokuratury krajowej z klauzulą tajne, które można sobie ściągnąć z internetu. To opinie prawne i analizy. Śledztwo dotyczące zakupu Pegasusa jest tam na bardzo wstępnym etapie. Z kolei inny członek komisji miał skarżyć się mediom, że w koalicji rośnie przekonanie, że komisja śledcza, która miała pogrążyć Prawo i Sprawiedliwość, może przynieść skutek odwrotny. Przecież w PiS wiedzą, że nie mamy nic, bo mają wgląd do tych samych materiałów co my. Czy w rządzie nie zdają sobie sprawy, że jeśli nie zaczną się dzielić, to alternatywą jest powrót PiS do władzy? Sytuacji nie poprawiają kolejne kompromitacje członków komisji. W ubiegłym tygodniu dostali bolesną lekcję polityki od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Jestem zdecydowanie najstarszy. Pan Sebastian Łukaszewicz zadaje teraz pytanie. Najstarszy w tym gronie. No i pełniłem najwyższe was funkcje i w związku z tym mogę was pouczać. Na jaw wyszła też niewygodna dla koalicji 13 grudnia i sprzyjających jej mediów prawda o tym, że system Pegasus za każdym razem był używany za zgodą sądu, a więc zgodnie z obowiązującym prawem. A czy w jakimkolwiek przypadku ten Pegasus był zastosowany bez zgody sądu? Takiego przypadku nie znam, przynajmniej na bazie tego, co analizowaliśmy do tej pory. Zgody podpisywał m.in. kojarzony z opozycją sędzia Igor Tuleja. Oni uwierzyli, wydaje się, w swoją własną propagandę, czyli nakręcali ją, sugerowali niesamowicie bezprawne działania, jakąś aferę Watergate w wydaniu polskim. No ale to mówię, no, jeśli ktoś uwierzy w swoją własną propagandę, no to ma z tym duży problem później. Przypomnijmy, system Pegasus to oprogramowanie szpiegujące smartfony. Został zaprojektowany przez izraelskie służby specjalne i z powodzeniem pozwala wykrywać i zapobiegać przestępstwom, także tym przeciw bezpieczeństwu państwa. O wejściu służb do pomieszczeń Michała Wosia na antenie telewizji Republika mówił sam zainteresowany polityk Suwerennej Polski w gościu Danuty Choleckiej. Gość dzisiaj mówił, że były to działania bandyckie i skandaliczne. Zachowanie rodem z Białorusi. Ciężko na to znaleźć jakieś łagodniejsze określenie. Ja o sobie może mniej, za chwilę powiem o tym hotelu, ale mnie najbardziej razi, każdy z nas miał ten obrazek człowieka walczącego z śmiertelną chorobą, ledwo mówiącego, minister Ziobro, który przerwał leczenie, specjalnie przyjechał, mu tam weszli jak bandyci, wyłamali wszystko, połamali. A co myślę najistotniejsze, ważne, przecież jak oni się zachowali, widzieliśmy te obrazki, gdzie podchodzili i zakrywali kamery, żeby nikt nie nagrał. Czyli co mają do ukrycia? Nie wiem. Dlaczego zakryli, dlaczego nałożyli te worki na te kamery? No skandal. Właśnie.
Czy to absolutne jest w ogóle naruszenie z prawem? Bo nie, ja pierwszy raz słyszę, żeby monitoring się zakrywało przy przeszukaniu, bo co? Przecież zasłonięte twarze mieli funkcjonariusze. Dokładnie tak. To jest działanie naruszające standardy prawa, naruszające prawa właściciela nieruchomości, jakiekolwiek standardy postępowania karnego, bo to jest chucpa polityczna Tuska-Bodnara. Tusk-Bodnar chcą przykryć blamasz, chcą przykryć swoją nieudolność stu konkretów czy stu kłamstw. Dobrze, na te 100 dni. Ale panie ministrze, no nie ma nikogo wskazanego przez, a prawo mówi wyraźnie, że ktoś, jeżeli nie ma właściciela posesji, to ktoś wskazany przez właściciela, może to być nawet sąsiad, no ktokolwiek wskazany i upoważniony przez właściciela, żeby być przy tym przeszukaniu. Nie ma nikogo. Ba, no przecież różne rzeczy się mogą wydarzyć. To dlaczego zaklejamy monitoring w takiej sytuacji? No skandaliczne, a do tego wiemy, że prokuratura kłamie, bo informowała opinię publiczną, że dzwoniła do rodziny, gdzie wiemy, że do nikogo z rodziny nie dzwoniła. Minister Ziobro tą informację przedstawił. Więc absolutnie skrajne działania, tylko i wyłącznie nastawione na cel polityczny, czyli wywołanie emocji, jakiejś atmosfery skandalu. Na swoim przykładzie poseł Michał Woś wyjaśnia, że trudno w takiej sytuacji mówić o przejrzystości działania służb. Wczoraj dowiedziałem się, że służby weszły też do, na teren mojej nieruchomości, kiedy byłem już w drodze do Warszawy. Ja jechałem do Warszawy, żeby się tu przygotować, żeby dzisiaj wystąpić przed tą komisją, skoro mnie wezwali. I będąc w drodze do Warszawy, jak się o tym dowiedziałem, po prostu zawróciłem i wróciłem do domu. Ale kiedy wróciłem do domu, no to już było po czynnościach, po przesłuchaniu. I nawet postawili jakichś dwóch tajniaków. Pod moim domem stało dwóch tajniaków, pilnowali jak kryminalistę. Skandaliczne. I powiedziałem im, jeżeli czegoś jeszcze ode mnie chcecie, nie wiem, wiem, że tam jakieś protokoły nie spisywali, jestem dostępny, o co, jakby proszę działać. Natomiast nie spodziewałem się, że jak wrócę do Warszawy, bo potem już wsiadłem w auto, jakby uspokoiłem rodzinę, to też jest skandaliczne. To jest próba zastraszenia, ale my się nie damy zastraszyć i nasze rodziny też będą silne. Wsiadłem do samochodu, wróciłem do Warszawy, ale już dojechałem po godzinie 22, czyli formalnie kodeksowo, to około północy nawet było, kodeksowo w porze nocnej, czyli nie można podejmować czynności. Zażądałem wydania mojego klucza do pokoju, do hotelu sejmowego i mówią, że nie, absolutnie ABW zaplombowała ten pokój, nie ma do niego dostępu i ja tak jak stałem bez rzeczy, bez niczego, nie miałem dostępu do moich prywatnych rzeczy, też patrząc czysto po ludzku, tak? Znaczy tak. Fizycznie wręcz i tak dalej, żeby się przygotować na tą komisję dzisiejszą. No, zachowania skrajnie bandyckie. No i w związku z tym dzisiaj rano dopiero mnie wpuścili do mojego pokoju sejmowego. I oczywiście, co ciekawe, nie zabezpieczyli nic. Tam nic nie ma, nie ma żadnych dokumentów, bo rzekomo szukają dokumentów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. No nie ma żadnych, one wszystkie są w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sami mówią, że tak, to zgromadzili. Zabezpieczyli jedną, jedyną rzecz. Wczoraj jakiś tam stary laptop ze studiów, też nic wspólnego z Ministerstwem Sprawiedliwości. Dzisiaj zabezpieczyli laptop, który otworzyłem, okazałem. Poinformowałem oczywiście, że czynność jest skrajnie nielegalna, ale pokazałem po prostu, że na tym laptopie nie ma nic, poza kilkoma plikami nie mającymi związku w ogóle z światem polityki i jednym plikiem, w którym miałem notatki do dzisiejszego przesłuchania przed komisją. I? Dlatego i zabrali, zabezpieczyli. A czyli jednak. celowo zabezpieczyli moje notatki do komisji Pegasusa. To jest koronny dowód na to, że działania były wyłącznie polityczne, skrajnie polityczne, w związku z tym blamażem na komisji, który koalicja 13 grudnia doświadczyła przy przesłuchaniu pana prezesa, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński świetnie wypadł i właściwie komisja sama się ośmieszyła. Zbigniew Ziobro przerwał leczenie po ciężkiej operacji onkologicznej, żeby późnym wieczorem wziąć udział w przeszukaniu jego domu. Choć neoprokuratura nawet nie zawiadomiła go o swoich działaniach. W przeszłości prokuratorzy interesowali się działalnością wielu polityków, ale na tym tle postawa Ziobry wyróżnia się pozytywnie. Na przykład Roman Giertych zemdlał w czasie przeszukania swojego domu, a potem wyjechał z Polski. Natomiast były marszałek Senatu Tomasz Grodzki miesiącami blokował głosowanie nad wnioskiem prokuratury o uchylenie mu immunitetu. Uchybienie konstytucyjnej zasady godności władzy, a także zmiana ustroju siłą to pierwsze komentarze, mocne komentarze prawników, polityków po tym, jak prawie dobę przeszukiwano jedną z posiadłości byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Czy to pokaz siły państwa, rządu Donalda Tuska wobec polityków opozycji? Dzisiaj sprawdzam. Wszyscy państwo wiecie, że przyszedł niedawno bardzo ciężką operację. Było to dokumentowane z tą zdjęciem publicznym, więc nie trzeba było być geniuszem, ani mieć szczególnych uprawnień operacyjnych ABW, aby ustalić, gdzie jestem w danym momencie, skontaktować się ze mną i uzyskać możliwość wejścia do domu w sposób cywilizowany.
Mimo rekonwalescencji po skomplikowanej operacji i w trakcie leczenia onkologicznego Zbigniew Ziobro przerwał terapię i stawił się na miejscu działań operacyjnych ABW we własnym domu. Wiemy, było ustalone w sposób kategoryczny, że przebywa za granicą. Tak więc kontakt z nim celem informacji, że jest przeszukanie, żeby się stawił, no był oczywiście bezcelowy. Taka była ocena prokuratorów. To, co się dzieje, to jest po pierwsze całkowicie nielegalne. Profesor Piotrowski mówi o obrażeniu konstytucyjnej zasady godności nie tylko każdego obywatela, ale i władzy. Jak to tłumaczy obecna władza? Liczba ludzi, którzy została skrzywdzona, choćby wspomnę pana Kwaśniaka, chyba najbardziej bulwersująca sprawa, przez pana Ziobrę, odbiera mu prawo do skarżenia się. Najnowsza historia polityczna zna przypadki przeszukań, zatrzymań, a nawet więzienia dla polityków. Standardy traktowania osób przez państwo, a także podejście samych polityków do organów ścigania różnią się jednak diametralnie. Trzeba pamiętać, że w momencie, w którym doszło do zatrzymania Romana Giertycha, on, mówię to w cudzysłowie, zemdlał, został odwieziony do szpitala, a następnie zbiegł za granicę. To jest rażąca różnica w porównaniu z tym, co zrobił Zbigniew Ziobro, bo Zbigniew Ziobro wrócił z zagranicy i wrócił mimo ciężkiej choroby. A jeśli chodzi o sprawę Stanisława Gawłowskiego, gdzie osoby, które dokonywały przeszukania w jego domu, czekały 5 godzin, żeby pojawił się i żeby mógł brać udział w tym przeszukaniu. Tutaj dokonano przeszukania pod nieobecność Zbigniewa Ziobry, a w dodatku wszystko wskazuje na to, że chciano coś ukryć, ponieważ zasłonięto kamery monitoringu. Prokuratura nie zleciła przeszukania mieszkania Tomasza Grodzkiego mimo zeznań ponad setki świadków i wielokrotnej próby uchylenia mu immunitetu. Mimo swojej bardzo ciężkiej choroby miał odwagę jako mężczyzna przyjechać w ciągu najszybszym, jak tylko to było możliwe, na miejsce tych brutalnych czynności. A przypominam, że jeden z polityków, też posłów obecnego Sejmu, na widok pani prokurator zemdlał. To daje pewien obraz tego, co to znaczy prawdziwy mężczyzna. Niepisaną zasadą w prokuraturze jest, że w okresie świątecznym nie przeprowadza się czynności, jeśli nie chodzi o poważne przestępstwa kryminalne. A do tego jest kwestia czystej etyki. Jeśli się nie szanuje człowieka, do którego się przychodzi z interwencją, jeżeli się lekceważy objawy ciężkiej choroby, jeżeli się depce ten mir domowy, nie szanuje faktu, że tam są dzieci, no to tym samym pogwałca się nie tylko prawo, ale pewne kanony, zasady moralne, zasady zachowania w społeczeństwie demokratycznym. Takich działań nie akceptują zarówno Zbigniew Ziobro, jak i Jarosław Kaczyński. Obaj są zdania, że to politycy obecnego rządu powinni stanąć przed sądem. Przez spektakl bandytyzmu i bezprawia, za które kiedyś określone osoby poniosą odpowiedzialność. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. Oczy milionów Polaków skierowane są na Zbigniewa Ziobrę i służby, których siłowe działania mogą dziwić, zważywszy, że są stosowane wobec mienia człowieka pogrążonego w ciężkiej chorobie. Przez cały dzień informacje na temat działań wobec lidera Solidarnej Polski zbierał Michał Gwardyński. Nasz dziennikarz jest przed budynkiem Telewizji Republika. Michale, jaki obraz państwa wyłania się z twoich obserwacji? W tym przypadku możemy mówić o cienkiej linii oddzielającej działania dozwolone od bezprawnych. Czy granice prawa zostały przekroczone? Te przepisy prawa zostały w sposób jednoznaczny, nie tylko przekroczone te działania, z którymi mamy do czynienia od już ponad 24 godzin, niewątpliwie są znaczącym naruszeniem jakichkolwiek standardów demokratycznego państwa, bowiem doszło nie tylko do złamania artykułu 224 kodeksu postępowania karnego, paragraf 1, który mówi o obecności osoby, w której to przeszukuje się mienie bądź też posesję, jak również doszło do złamania artykułu 227 kodeksu postępowania karnego. Dzisiaj pan rzecznik prokuratury zapewniał, że w jego opinii, jego zdaniem te działania były nakierowane w taki sposób, aby to mienie zostało uszanowane. Ja powiem szczerze, ciężko mi w to wierzyć, ponieważ widzieliśmy na własne oczy, widzieli państwo też na antenie Telewizji Republika, te wyłamane drzwi, ten zniszczony tynk, zniszczoną elewację domu mieszkania Zbigniewa Ziobry. To
stanowi i świadczy jednoznacznie o tym, że wszelkie działania, które były podejmowane przez służby, które działały na polityczne zlecenie neoprokuratorów z prokuratury krajowej, miały ugruntowanie polityczne, ugruntowanie zemsty politycznej, która to teraz jest głównym motywem działania osób, które wydają tego typu polecenia, tego typu rozkazy, tych przełożonych, którzy również wydają stosowne rozkazy dla podwładnych pracowników służb specjalnych, w tym w tej sytuacji mowa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bowiem, co warto podkreślić, dzisiaj sam prokurator na konferencji krajowej neoprokurator przyznał, że mogła osoba, która była na terenie posesji, na zaproszenie właściciela tej posesji, mogła przebywać i ona nie utrudniała czynności operacyjnych, które były dokonywane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli tym samym poświadczył on o tym fakt, że te działania, które były podejmowane wczoraj przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego względem nas, względem dziennikarzy Telewizji Republika, były nielegalne. Nielegalne również było to włamaniem, które państwo obserwowali wczoraj we wczesnych godzinach porannych do domu Zbigniewa Ziobry. Dzisiaj również miało miejsce przeszukanie innych z mieszkań należących do posła Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. To już odbyło się już w obecności samego ministra Zbigniewa Ziobro, który przyjechał wczoraj w późnych godzinach wieczornych do Warszawy, który przerwał hospitalizację. Te czynności dzisiaj trwały również kilkanaście godzin, zakończyły się około godziny 19. Michale, ty byłeś wczoraj pod domem Zbigniewa Ziobry. Funkcjonariusze pytani o to, aby się wylegitymowali, tak naprawdę nie reagowali. Przypomnij jeszcze kontekst całej sytuacji. Byliśmy na miejscu, chcieliśmy wejść w momencie, kiedy została otworzona brama do posesji Zbigniewa Ziobry. Chcieliśmy wejść jako osoby, które mają zgodę od właściciela posesji i właścicielki posesji na przebywanie na jej terenie. Służby wypraszały nas, wypychały, stosując różnego rodzaju zabiegi, można nazwać wręcz o charakterze noszące znamiona agresji fizycznej, próby przepychania, wypychania. Jeden z tych panów funkcjonariuszy, tych silnych panów zamaskowanych, powiedział, że będziemy mogli wejść na posesję, kiedy oni zakończą czynności operacyjne. Nikt z nich nie chciał się wylegitymować, nie mieli żadnych emblematów. Nie wiemy o tym, że była to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jednak co istotne, to jeszcze nie wybrzmiało, te czynności miały miejsce od około godziny 6 do godziny niemalże prawie 9 bez obecności pełnomocnika pana Zbigniewa Ziobry, czyli przez 3 godziny mogło dojść do wielu różnych zaniedbań, do wielu różnych uchybień, być może do naprawdę sytuacji, które w sposób znaczący odbiegają od demokratycznych reguł państwa praworządnego, od właściwych czynności operacyjnych. Co istotne, te kamery na posesji ministra Zbigniewa Ziobry również zostały zasłonięte. Państwo mogli oglądać te filmiki, na których to funkcjonariusze zaklejają taśmą zarówno monitoring wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Nakładają worki na śmieci, więc tak naprawdę nie wiemy, co do czego doszło przez te 3 godziny do momentu przybycia pełnomocnika. No powiem szczerze, budzi to wiele zapytań, budzi to również wiele kontrowersji. Jeden z prokuratorów obecny dzisiaj na konferencji prasowej, pan rzecznik, powiedział, że zabezpieczono materiały dotyczące kwestii związanej ze sprawą ojca pana Zbigniewa Ziobry. No, powiem szczerze, też wiele pytań nie tylko mi się nasuwa, ale również zapewne naszym widzom, co mogło się stać przez te dwie, niemalże 3 godziny. Czy może coś zostało tam przywiezione, dowiezione, czy może jakieś pojawiły się materiały, których wcześniej przed godziną 6 na terenie posesji nie było. Michał Gwardyński przybliżył nam obraz całej sprawy. Dziękujemy, Michale, za twoją relację. Tu warto dodać, że sam profesor Marek Chmaj w opinii dla Biura Analiz Sejmowych stwierdził, że do przeszukania budynków należących do posła potrzebne jest uchylenie immunitetu przez Sejm. Chmaj współpracuje ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej. Dziękujemy Michałowi Gwardyńskiemu jeszcze raz, który śledzi sprawę od początku. Pozostajemy przy liderze Solidarnej Polski. O atak na niego w programie Miłosz Kłeczek zaprasza mówił senator Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości. Jak niedawno powiedziała pani
Gronkiewicz-Wals, że taniej już było, to demokracja już była. To się skończyła. No wczoraj całkowicie skończyła się demokracja. Podeptano polską demokrację, nie zachowano procedur, które powinny być zastosowane w takiej sytuacji. To mogę wyrazić wielkie oburzenie, prawda? Ja robię, bo pan redaktor jeszcze przed spotkaniem pytał się, czy robię kampanię samorządowcom. Tak, owszem, codziennie jestem w różnych miejscach, na ulicy, na targu, na spotkaniach, rozmawiam z ludźmi. Dziś miałem, nie przesadzę, kilkudziesięciu chętnych do rozmowy, którzy byli oburzeni. Mówią, zróbcie coś, bo Polska idzie w złym kierunku. To jest deptanie demokracji, ale tak naprawdę to jest niszczenie państwa polskiego. To, co pan mówi, łamanie praw, ram tych, w których obracaliśmy się przed 13 grudnia 2023 roku. To będzie data, którą będziemy określać koniec polskiej demokracji. Czy jest oburzenie na to, co się dzieje? Ale jest oburzenie olbrzymie. To nie jak ja wyrażam tą swoją opinię nie w oparciu o swoje emocje, o swoje odczucia, tylko odczucia ludzi, którzy do mnie dziś, ja właściwie nie mogłem za bardzo rozdawać ulotek, bo dostała kolejka ludzi, którzy są oburzeni tym, co się wczoraj wydarzyło. W tej sprawie można mówić także o podwójnych standardach. Od wielu lat przeszukania służb to niemal nieodzowny element polskiej sceny politycznej. Rzecz w tym, że formy i metody wykonywania zadań przez funkcjonariuszy różnią się w zależności od nazwiska i przynależności politycznej danej osoby. Z jednej strony Zbigniew Ziobro i inni politycy prawicy, z drugiej politycy związani z Platformą Obywatelską. W czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Gawłowski, były sekretarz generalny partii Donalda Tuska, w 2017 roku przeszukanie jego domu przez ówczesne CBA odbyło się z udziałem polityka i jego pełnomocnika, a termin przeszukania został wcześniej określony. Była o tym mowa w programie Katarzyny Gujskiej w Punkt. Powinno być tak, że rzeczywiście, jeżeli istnieje podstawa ku temu, że prokuratorzy wysuwają przy pomocy służby instrument kontroli miejsc zamieszkania posłów czy byłych ministrów, to rzeczywiście powinno się to odbywać według jakichś określonych procedur. Natomiast nie wiem, czy w tym przypadku nie chodziło o zabezpieczenie tych dowodów, które mogłyby zapobiec jakiemuś, nie wiem, ograniczeniu informacji, czy zmianie informacji, czy braku dostępu do tych informacji. Tak jak mówię, ja nie posiadam stosownych informacji, żebym się do tego mogła rzetelnie odnieść. Natomiast według mojego zdania, rzeczywiście jeżeli jest taka konieczność, istnieją konkretne zarzuty, to również powinna być jakaś specjalna procedura ku temu zastosowana, również w odniesieniu do tych osób, do których przeszukanie dotyczy. Dlaczego wobec pana Gawłowskiego mogło być zastosowane polskie prawo i państwo polskie zachowało się zgodnie z prawem i zgodnie też z obyczajem tej części świata? Cały czas funkcjonujemy, mam nadzieję, w cywilizacji zachodniej. A dlaczego wobec pana posła Ziobry nie można było zastosować polskiego prawa i na przykład nie zachowała się prokuratura i służby tak jak wobec pana posła Gawłowskiego? Ja w tym pierwszym przypadku pana posła Gawłowskiego było to po prostu postępowanie w sprawie karnej, zgodnie z wszelkimi procedurami postępowań karnych. Natomiast teraz w tym przypadku jest to czysto polityczna i bezprawna represja. Co więcej, przykładowo, teoretycznie, zakładając, że faktycznie tam doszło do jakichś nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości i należało pozyskać związane z tym dowody, to właśnie tą metodą prokuratura i służby zapewniły, że te dowody w żadnym uczciwym sądzie nie mogą być wykorzystane, bo one weszły w ich posiadanie w sposób bezprawny. Co więcej, brak rejestracji tej czynności i brak obecności jakiegokolwiek bezstronnego świadka od razu stawia ogromny znak zapytania. To w warunkach procesu karnego równoznaczne jest z eliminacją oskarżenia, bo w warunkach procesu karnego trzeba ponad wszelką wątpliwość udowodnić winę. A tu jest taki znak zapytania, czy cokolwiek, co za chwilę się nie okaże, nie wypłynie, że niby tam podczas przeszukania znaleziono, to po prostu służby same tam nie przyniosły. W Radiu Plus gościł prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jego opinia na temat działań koalicji 13 grudnia jako doktora nauk prawnych jest druzgocząca. I warto ją ponownie przytoczyć.
To jest oczywiste działanie, które odpowiada, jak to się mówi, dyspozycji artykułu 127 kodeksu karnego o zmianie ustroju siłą. I premier Donald Tusk, zdaniem pana premiera, kwalifikuje się właśnie... No, w oczywisty sposób się, w moim przekonaniu, się kwalifikuje właśnie, a to jest bardzo ciężki artykuł, od 10 lat do dożywocia. Drogo, a będzie jeszcze drożej. Cena benzyny idzie w górę. Na niektórych stacjach za 95 trzeba już zapłacić ponad 6,90 zł. To są też ostatnie dni, w których obowiązuje zerowa stawka VAT na żywność. Mimo kampanijnych zapewnień, że nic co dane nie będzie odebrane. Od 1 kwietnia ceny podstawowych artykułów chleba, mleka, mięsa, jaj czy ryb będą wyższe. Dla milionów Polaków oznacza to wyższe rachunki za codzienne zakupy. Maciej Struk. Przygotowania do świąt Wielkiej Nocy na ostatniej prostej. O czym Polacy będą rozmawiać przy wielkanocnym stole? Zapytaliśmy o to warszawiaków. Polityczne niebo, bo każdy ma inny punkt widzenia i po prostu no, niezbyt miło się robi później przy śniadanku. Za dużo nie trzeba mówić o polityce, absolutnie, bo to są niebezpieczne tematy. W takim razie może są jakieś inne propozycje. O cenach chociażby, o zarobkach, o bezrobociu. W tym roku rozmowa o cenach również może zepsuć atmosferę przy świątecznym stole. W poniedziałek wielkanocny powróci 5% stawka VAT na żywność. To świąteczny prezent dla Polaków od ekipy Donalda Tuska. No moim zdaniem to zła decyzja, tak? Bo dotyczy wszystkich. Wszyscy kupują i wszyscy na tym cierpią, tak? A najbardziej ci, którzy mają najmniej portfelu, tak? Proporcjonalnie, relatywnie. Więc dla mnie to jest zła decyzja. Zerowa stawka VAT na produkty żywnościowe została wprowadzona przez rząd Mateusza Morawieckiego jako element tarczy antyinflacyjnej, żeby chronić zwłaszcza najuboższych. Od długiego czasu przygotowani do tego, że nie będziemy płacić podatku za żywność ze względu na sytuację. Uważa pan, że wpłynie to na inflację w Polsce? Na pewno. Na pewno zwiększy inflację. Niższe podatki. Tego domagały się liberalne środowiska. Więc pozostaje tylko żałować, że podwyżka VAT-u 1 kwietnia to nie jest prima aprilisowy żart. To jest decyzja adekwatna do tego rządu, który mamy, który chwali się, że będziemy obniżać podatki, a nic nie robią, tylko je podwyższają w kółko. Przecież wiemy, co zrobił z VAT-em. Wiemy też, co dzieje się z cenami paliwa, które uparcie nie chcą spadać. Teraz płacimy niecałe 7 zł za litr, chociaż w kampanii wyborczej Donald Tusk obiecywał benzynę po 5,19. Z kolei miesiąc temu zapewniał, że do końca marca podejmie kroki mające na celu obniżkę cen paliwa. Mam nadzieję, że do końca marca powinniśmy mieć wstępne odpowiedzi, jakie działania są możliwe w obrębie spółki, aby ceny paliwa były niższe niż w tej chwili. Donald Tusk w sierpniu mówił, że mam bardzo konkretne rozwiązanie. Wystarczy jedna decyzja, a benzyna byłaby po 5 zł. Gdybym to ja był premierem, to benzyna byłaby po 5 zł 19 groszy. Donald Tusk, naprawdę to mówił? No, słowo honoru, przecież bym nie wymyślił takich rzeczy. Mój Boże, to jest mój komentarz. Teraz Prawo i Sprawiedliwość namawia Polaków do upominania się o obiecane w kampanii wyborczej pieniądze od premiera Donalda Tuska. Przygotowaliśmy formularz na podstawie kodeksu cywilnego i przyrzeczenia publicznego, formularz do zwrotu różnicy między 5,19 a ceną, za jaką tankujemy na co dzień. Choć może należałoby Donalda Tuska dopytać, czy 5,19 będzie kosztował litr, czy może pół litra paliwa. Maciej Struk, Telewizja Republika. Telewizja Polska złożyła pozew przeciwko Telewizji Republika, w którym żąda miliona złotych zadośćuczynienia za posługiwanie się znakiem programu Michał Rachoń Jedziemy. Autor, który jest pomysłodawcą programu, ocenia to jako próbę odebrania najpopularniejszemu programu w najlepiej oglądanej telewizji informacyjnej z polskim kapitałem. Nieudolność ludzi, którzy po prostu pokazują, że zatrzymali się, jeśli chodzi o swoją wiedzę o telewizji jakieś 15-20 lat temu, próbują odtwarzać formaty, które wprowadzał do telewizji Jerzy Urban w latach 80., są po prostu ludźmi, którzy nie potrafią dbać o majątek nas wszystkich, obywateli państwa polskiego, bo Telewizja Polska nie w likwidacji, ta instytucja jest ważną instytucją państwa polskiego. Oni nie potrafią o nią dbać, pokazują swoją nieudolność na każdym kroku, ale z naszej perspektywy, zostawiając to na boku, trzeba stwierdzić wprost,
Donald Tusk, Bartłomiej Sienkiewicz, wszyscy ci politycy, którzy przykładają do tego rękę i wszyscy ci ludzie, którzy robią to na ich zlecenie, w gruncie rzeczy próbują państwu odebrać państwa telewizję, telewizję Republika, próbują odebrać państwu wasze programy, próbują państwu odebrać coś, co po prostu do państwa należy. My się po prostu na to nie zgodzimy i my będziemy robić telewizję Republika, najlepszą telewizję w Polsce, polską telewizję i z całą pewnością najchętniej oglądaną polską telewizję informacyjną, bo mówią o tym wprost wyniki oglądalności. Na polskim rynku jeszcze nie jesteśmy numerem jeden, jeśli chodzi o oglądalność, ale jesteśmy najchętniej oglądaną telewizją polską, telewizją informacyjną w Polsce, bo nikt nie ma lepszych wyników oglądalności. Pora wstrzymać oddech, bo w programie Republika Wieczór już za chwilę. Pojawiają się nowe fakty związane z tragedią na moście w amerykańskim mieście Baltimore. Jest mało prawdopodobne, że 6 zaginionych robotników remontujących przeprawę, którzy wpadli do wody, zostaną odnalezieni żywi. We wtorek w most uderzył kontenerowiec. W programie Republika Wieczór nie może zabraknąć sukcesu polskich piłkarzy, którzy 5 raz z rzędu awansowali na Euro. W bardzo emocjonującym meczu pokonali Walię w rzutach karnych. Ostatnią 11 obronił Wojciech Szczęsny, który stał się bohaterem naszej reprezentacji. Zakończyły się poszukiwania ciał pod gruzami Krokus City Hall w Moskwie. Według oficjalnych danych w piątkowym ataku terrorystycznym zginęło przynajmniej 139 osób. Pomimo braku dowodów, rosyjskie władze wciąż upierają się, że Ukraina odegrała jakąś rolę w ataku. Szef rosyjskiej FSB Aleksandr Bortnikow stwierdził, że za atakiem na salę koncertową w Moskwie stoją Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Ukraina. Twierdzenia te nie mają podstaw, odpowiada Zachód. Wszystkie dowody wskazują, że odpowiedzialność za zamach ponosi tzw. państwo islamskie. Nie ma żadnych dowodów na zaangażowanie Ukrainy, ponieważ Ukraina nie była w to zaangażowana. Te komentarze rosyjskich urzędników, w tym prezydenta Putina, są tylko propagandą, aby usprawiedliwić ich dalszą agresję na Ukrainę. Na szczycie ukraińskich władz doszło do kolejnego przetasowania. Prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał sekretarza Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Oleksija Daniłowa. Jego miejsce zajął dotychczasowy szef wywiadu zagranicznego Oleksandr Łytwinienko. W zeszłym miesiącu zmiany personalne dotknęły również dowództwo armii. Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski pojechał na Łotwę. W Rydze spotkał się z prezydentem tego kraju Edgarsem Rinkiewiczem oraz swoim łotewskim odpowiednikiem Krisjanisem Karinszem. Rozmawiano m.in. o przygotowaniu szczytu NATO w Waszyngtonie, zagrożeniach wojną hybrydową Rosji przeciw państwom naszego regionu oraz kolejnych sankcjach przeciw Rosji i Białorusi. Ministrowie poruszyli nadto kwestie bezpieczeństwa w kontekście pomocy dla Ukrainy. Zatrważające dane z Hiszpanii. Z najnowszego raportu Departamentu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego wynika, że w zeszłym roku zatrzymano 90 osób pod zarzutem działań na rzecz dżihadystycznych organizacji terrorystycznych, głównie Al-Kaidy i tzw. Państwa Islamskiego. Od 3 lat w Hiszpanii rośnie liczba zatrzymanych dżihadystów. Służby twierdzą, że to efekt skuteczności organizacji terrorystycznych w werbowaniu nowych członków i słabości procesu resocjalizacji w aresztach. Po katastrofie w Baltimore, gdzie runął most kij, uratowano 2 osoby. Jedna z nich przebywa w szpitalu, a jej stan jest krytyczny. Niestety 6 osób, które były poszukiwane, uznano za zmarłe. To skutki uderzenia kontenerowca w filar mostu. Amerykańska Straż Przybrzeżna wraz z policją w stanie Maryland stwierdziła, że biorąc pod uwagę niską temperaturę wody i czas, jaki upłynął od zdarzenia, nie ma szans na odnalezienie pozostałych zaginionych. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Warunki jednak są bardzo trudne, dlatego musimy podjąć decyzję o przerwaniu akcji poszukiwawczej. Ostatnią rzeczą, jaką chcemy zrobić, to wrzucenie nurków do wody z bardzo niską temperaturą, słabą widocznością i dużą ilością metalu oraz nieznanych przedmiotów w wodzie. Jest to bardzo niebezpieczne. Zrobimy wszystko, aby pomóc mieszkańcom i rodzinom poszkodowanych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapewnił, że poruszy niebo i ziemię, żeby pomóc mieszkańcom Baltimore.
Nie odpuścimy, będziemy pracować nad tym do końca. Chcę powiedzieć, żeby Bóg błogosławił wszystkim, którzy doznali krzywd. Niech Bóg błogosławi też ratowników, którzy ryzykują swoje życie. Moim zamiarem jest, aby rząd federalny pokrył wszystkie koszty odbudowy tego mostu i oczekuję, że Kongres wesprze moje wysiłki. Równolegle trwa śledztwo w sprawie przyczyn zawalenia się mostu. Władze stanu Maryland zapewniają o pełnej gotowości do wyjaśnienia tragedii. Szymon Siemczuk, Telewizja Republika. Zostajemy w Ameryce. Do Waszyngtonu przyjechała delegacja Izraela w sprawie sytuacji w Strefie Gazy. Minister obrony Izraela Joav Gallant spotkał się w Waszyngtonie z szefem Pentagonu Lloydem Austinem, sekretarzem stanu Antony Blinkenem oraz doradcą prezydenta do spraw bezpieczeństwa Jackiem Sullivanem. Amerykańscy politycy ostrzegli izraelskiego gościa przed ofensywą lądową w Rafach w Strefie Gazy. Stany Zjednoczone są przeciwne inwazji w tym mieście, którą zapowiada Izrael. W Rafach przybywa obecnie 1,5 miliona cywilów, którzy musieli uciekać z atakowanej przez izraelską armię północnej części Strefy Gazy. Wcześniej izraelski premier Benjamin Netanyahu wyjaśniał, że Izrael, nawet mimo sprzeciwu Amerykanów, przeprowadzi atak. Zaćmienie słońca, do którego dojdzie 8 kwietnia, to nie tylko doskonała okazja na obserwację, ale i szansa na zbadanie tego zjawiska. W tym celu amerykańska agencja NASA wystrzeli 3 rakiety sondujące. Określą one, jak na górną część atmosfery Ziemi wpływa chwilowe przyćmienie światła słonecznego przez Księżyc. Znajdujące się tam cząsteczki ulegają naładowaniu elektrycznemu właśnie pod wpływem energii słonecznej. Powoduje to zakłócenia, które mogą potencjalnie wpływać na komunikację na Ziemi. NASA chce właśnie zbadać ten aspekt i oby zrobiła to skutecznie, bo następne całkowite zaćmienie słońca w Stanach Zjednoczonych nastąpi dopiero w 2044 roku. Wstrząs w kopalni Bobrek w Bytomiu. Nie żyje jeden górnik. Akcja ratunkowa trwała blisko 10 godzin. W czasie wstrząsu w drążonym chodniku przebywało 14 górników. 6 z nich było bezpośrednio objętych wstrząsem. 4 górnicy wyszli z podziemi samodzielnie. 1 musiał być przetransportowany na powierzchnię. 6 z mężczyzn został uwięziony. Górnik zmarł podczas wielogodzinnej akcji ratunkowej. To pierwszy wypadek śmiertelny w polskich kopalniach od początku roku. Tragedia w Tatrach. Żołnierz wojsk specjalnych zginął w czasie szkolenia górskiego w okolicy Niżnych Rysów. W wyniku zejścia lawiny uległ wypadkowi. W błyskawicznej akcji ratunkowej brali udział jego koledzy. Lądował także śmigłowiec LPR-u. Mimo starań TOPR oraz żołnierzy wojskowego nie udało się uratować. Dochodzenie w sprawie wypadku wszczęła żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury. To już 5. śmierć polskiego żołnierza w ostatnim czasie. 7 osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Katowicach. Zatrzymani mieli dokonywać oszustw, wyłudzeń mienia i prać brudne pieniądze. Na jednym ze znanych portali ogłoszeniowych w internecie oferowali na sprzedaż samochody osobowe i ciężarowe. Po otrzymaniu zaliczki do 40% wartości pojazdu deklarowali, że dostarczą pojazd najpóźniej w ciągu 2 miesięcy. Jednak nigdy do tego nie dochodziło. Łączna wartość oszustw to ponad 1 000 000 zł. Zatrzymanym przedstawiono łącznie 166 zarzutów. To miał być zwyczajny piknik w pobliżu wiszącej skały, ale z krótkiego spaceru po okolicy wróci tylko jedna z dziewcząt, mieszkająca na pensji pani Appleyard. Co ją spotkało? Czego była świadkiem? Odpowiedź w spektaklu Piknik pod wiszącą skałą w Teatrze Warszawskim Narodowym. Sztuka Piknik pod wiszącą skałą powstała na podstawie wydanej w 1967 roku słynnej powieści John Lindsay. Młode kobiety wkraczające stopniowo w dorosłe życie, zwyczajny spacer i wiele pytań bez odpowiedzi. Co wydarzyło się w okolicy wiszącej skały? Co stało się z zaginionymi dziewczętami? Spektakl można zobaczyć dziś w Warszawskim Teatrze Narodowym. A teraz propozycja dla tych, którzy interesują się kosmosem. Film dla kosmitów to nowa produkcja familijna w reżyserii Piotra Stasika. Główny bohater, 13-letni Jeremi, całe dnie spędza przed ekranem telefonu, tworząc filmy i wrzucając je do sieci. Kiedy mama zawozi go na wakacje do dziadka i wszystko wskazuje na to, że zanudzi się tam na śmierć, na jego drodze staje robot. Nowy przyjaciel zleca chłopcu ważną misję. Jaką? Przekonamy się już 5 kwietnia podczas premiery filmu. Co się tam dzieje, Jeremi? Najlepsze polskie filmy fabularne, telewizyjne i dokumentalne o tematyce wiejskiej i małomiasteczkowej w jednej sali kinowej. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej Prowincjonalia w Wielkopolskiej Wrześni promuje i nagradza produkcje o wysokich walorach artystycznych i humanistycznych. W tym roku impreza odbędzie się po raz 29. Filmy, które już zapisały się na kartach historii polskiego kina, można będzie zobaczyć od 17 do 20 kwietnia we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Rodzina i znajomi pożegnali dziś na cmentarzu rakowickim w Krakowie Leszka Długosza, aktora, poetę, pisarza i kompozytora, kawalera Orderu Orła Białego. Już od najmłodszych lat muzyka i literatura były jego największą pasją. Zadebiutował w 1973 roku publikacją Lekcji Rytmików. Był członkiem kabaretu Piwnica pod Baranami i liderem nieformalnego krakowskiego klubu poetyckiego. Miał 82 lata.
A teraz ostrzeżenie. Od kilku dni w Tatrach utrzymują się dodatnie temperatury, a zatem lód pokrywający morskie oko jest miękki i mało wytrzymały. Ale nie wszyscy turyści zwracają na to uwagę. Nie wychodźcie na tafle Tatrzańskich Jezior, ostrzegają władze tamtejszego Parku Narodowego. Słoneczna pogoda zachęca do wędrówek. Celem wielu spacerowiczów jest morskie oko. Niestety liczne apele służb o odpowiedzialne zachowanie jak co roku są ignorowane przez niektórych turystów. Wchodzą oni na tafle jeziora i robią zdjęcia. Pamiętajmy, że nad morskim okiem znajdują się wyloty stromych żlebów, w których gromadzi się śnieg i z których zimą schodzą lawiny. Gdy przychodzi ocieplenie, pokrywa śnieżna ulega destabilizacji, a śnieg zsuwa się aż do tafli i załamuje lód. W takiej sytuacji może dojść do tragedii. Tym antylopom szablorogim z poznańskiego zoo wiosna ewidentnie uderzyła do głowy. Trzy samice dały prawdziwy pokaz radości z biegania w pierwszych w tym roku ciepłych promieniach słońca. A ten samiec skupił się na pracach polowych. Pomagały mu w tym rogi mogące osiągnąć nawet 1,5 metra długości. Wszyscy wspólnie cieszyli się wspaniałą pogodą, a przy coraz wyższej temperaturze aż przyjemnie położyć się na trawie i chociaż na chwilę poudawać, że jest się leniwcem. A w śląskim ogrodzie zoologicznym wiosenne szaleństwo udzieliło się z innego powodu. Tam na świat przyszedł samczyk z gatunku kobliczy i jak widać na załączonym przez jego opiekunów wideo, jest równie słodki jak owoc o tej samej nazwie. Ta rzadko spotykana antylopa pochodzi z południa Afryki, gdzie żyje w małych stadach liczących zaledwie po kilkanaście osobników, ale taki samczyk zapewnie liczy się podwójnie. Przepiękne, ogromne zwierzęta, dumne i trochę nieodgadnione, zagrożone wyginięciem. Niedźwiedzie polarne, bo o nich mowa, urodziły się w zoo na Syberii. Choć przyszły na świat pod koniec roku, dopiero teraz pokazały się publiczności. Widziałam te małe niedźwiadki. Maluszki są bardzo urocze i beztroskie. Świetnie się bawią, a jeden z nich nie odstępuje na krok swojej mamy. Niedźwiedzie polarne to bardzo duże zwierzęta, dlatego trudno na pierwszy rzut oka rozpoznać, czy niedźwiedzica jest w ciąży. Kiedy nasza niedźwiedzica weszła do legowiska i przez dłuższy czas się nie pojawiała, oznaczało to, że wkrótce nastąpi szczęśliwe rozwiązanie. Maluszki po urodzeniu ważą około 500 gramów. Rodzą się ślepe, a ich łapki są słabe. Dlatego matka opiekuje się nimi, karmi i nie pozwala im wychodzić na zewnątrz, dopóki nie staną się silniejsze. Urodzone w grudniu 2023 roku dwa młode niedźwiedzie polarne dopiero postawiły pierwsze kroki poza legowiskiem w ogrodzie zoologicznym. Niedźwiadki nie mają jeszcze imion, dlatego pracownicy zoo proszą o pomoc odwiedzających ogród. Personel oraz goście ogrodu twierdzą zgodnie, że samica jest bardziej aktywna i zainteresowana maluchami niż samiec. Osieroconą 3-miesięczną niedźwiedzicę kołymanę znaleziono w 2012 roku w rezerwacie przyrody Wyspy Niedźwiedzie na Oceanie Arktycznym. Euforia ogarnęła kibiców polskiej reprezentacji piłki nożnej. Polska wygrała finał baraży, czyli eliminację na Euro, pokonując Walię. Spotkanie zakończyło się remisem 0-0, a biało-czerwoni awansowali po serii rzutów karnych, zakończonej wynikiem 5-4. Dzięki niesamowitej obronie Wojciecha Szczęsnego. Mecz otwarcia Mistrzostw Europy zostanie rozegrany 14 czerwca w Monachium. O szczegółach Rafał Kacprzak. Reprezentacja Polski wydarła, wyszarpała awans na upragnione Euro 2024. W Cardiff biało-czerwoni kilkukrotnie wracali z dalekiej podróży, ale szczęście sprzyja lepszym. Nie wszystkim mógł podobać się ten mecz, ale nie o to w tym spotkaniu chodziło. Najważniejsze było wywalczyć awans na Mistrzostwa Europy. Wczorajsze spotkanie trzeba było tak naprawdę przepchać. Nieważne jak, ważne, żeby po prostu awansować na Mistrzostwa Europy i ten cel został zrealizowany. No. Polskie orły swoją walecznością i hartem ducha poskromiły walijskie smoki. Wykrzesali z siebie maksimum energii i przekuli ją w końcowy triumf. Jedni powiedzą, że szczęśliwie po rzutach karnych. Prawda jest taka, że konkurs jedenastek to również część piłkarskiej rywalizacji, a Polacy byli w niej bezbłędni. To był thriller, to był horror, to była też i droga przez mękę. Nie byliśmy faworytami i zagraniczni statystycy i krajowi fachowcy i też kibice nie bardzo wierzyli w reprezentację Michała Probierza, a jednak się udało na przekór przeciwnościom. Po meczu radości nie było końca. Piłkarze wraz z kibicami na długo po sukcesie świętowali awans na Euro. W pewnym momencie odśpiewali wspólnie Mazurka Dąbrowskiego. Dziś po południu kadra wróciła do Warszawy. Na miejscu przywitali ją uradowani kibice. Myślę, że to jest ważne dla polskiej piłki, żeby jeździć na te wielkie imprezy, grać z najlepszymi reprezentacjami na świecie i gdzieś od długiego czasu nam się to udaje, więc to jest na pewno ważne. To jest najważniejsze, że jedziemy na te mistrzostwa i
Wszystkim kibicom tak samo dziękuję za to wsparcie, które jest. Wiadomo, że zawsze gdzieś tam były jakieś takie niedomówienia, jeżeli chodzi o moją osobę, ale mam nadzieję, że się przekonają. Wciąż musimy obserwować zawodników, wciąż musimy ich odwiedzać, patrzeć, rozmawiać z nimi, oglądać ich na treningach, nie tylko na samych meczach, więc tej pracy będzie sporo, ale jesteśmy absolutnie gotowi na to. Dziś nie pozostaje nam już nic innego, jak po prostu cieszyć się z awansu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy i cierpliwie poczekać na ich pierwszy występ w turnieju. Biało-czerwoni zmagania rozpoczną 16 czerwca o godzinie 15 w Hamburgu w rywalizacji z reprezentacją Holandii. Następnie zmierzymy się z Austrią oraz Francją. Jak polscy piłkarze zdobywali Cardiff, to już wiemy. Jak świętowali, też wiemy. Ale jak te emocje odreaguje selekcjoner Michał Probierz, to jednego może zaskoczyć, ale nam się podoba. W golfa zagra. Ale nie mogę powiedzieć, bo przejdzie kultowo znowu i to akurat tego whisky to często gdzieś się tam do mnie przypiło. Nie, akurat spokojnie, bo święta są i nawet do mamy chcę pojechać z rodziną, żeby odwiedzić ją i akurat cieszę się, że bardzo się denerwowała i wiem, jestem po zabiegu i tym bardziej to dla niej fajne, a spędzić z nią czas. Może właśnie tutaj leży sekret polskiego trenera. Być może to właśnie rodzinna atmosfera w szatni stoi za sukcesami polskich piłkarzy. To wszystko w tym programie. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.